Dzisiejszy odcinek zaczynamy genialnym odkryciem w naszym kraju. Pracownik Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku w swoim czasie wolnym natrafił na wczesno-średniowieczny miecz z żelaza. Broń przeleżała w ziemi ponad 1000 lat i zachowała się w świetnym stanie. Miecz jest nieuszkodzony, wstępnie datuje się go na X wiek. Oprócz broni odnaleziono fragmenty ceramiki oraz inne drobne elementy metalowe. To niebywałe znalezisko. Tak odkrycie podsumowują pracownicy Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku, do którego trafił bezcenny artefakt. Eksperci podkreślili, że jest to prawdopodobnie miecz pochodzący z Rusi Kijowskiej z X wieku. Swoim wyglądem przypomina on miecze typu skandynawskiego, które używali w tym czasie Wikingowie. Pracownicy muzeum zwrócili uwagę na bogaty warsztat wytwórcy oraz bardzo dobrej jakości żelazo. Szczegóły dotyczące okoliczności samego odkrycia i jego dokładnej lokalizacji nie zostały ujawnione. Wiadomo tylko, że wczesnośredniowieczne artefakty odnaleziono na terenie województwa podlaskiego. W roku 2017 w położonym blisko Lwowa Karowie odkryto niezwykłe cmentarzysko. Jego niezwykłość polegała nie tylko na tym, że ewidentnie pochowano tam zamożne elity społeczne, ale również na tym, że były to zupełnie odmienne kultury. Początkowo sądzono, że jest to cmentarzysko przedstawicieli kultury przeworskiej, dominującej na terenach obecnej Polski oraz Galicji i Zakarpacia od III wieku przed naszą erą do V wieku naszej ery. Jednak z czasem wykopalisk okazało się, że choć cmentarzysko funkcjonowało stosunkowo krótko w II wieku naszej ery, pochowano tam różnorodną ludność. Opublikowany właśnie raport z badań archeologicznych stwierdza, że wśród zmarłych byli przedstawiciele kultury przeworskiej, ale też Bałtowie, Słebowie i prawdopodobnie także Wenedowie. Pomimo bardzo poważnych zniszczeń spowodowanych pracami rolnymi, datowane na drugą połowę II wieku naszej ery cmentarzysko w Karowie zaskoczyło archeologów skalą i jakością odkrytych artefaktów. Archeolodzy stwierdzają również, że mają duże szczęście, ponieważ te tereny zachodniej Ukrainy są bardzo mocno eksplorowane przez nielegalnych poszukiwaczy. Zachowało się 12 ciał opalnych grobów osób różnej płci i wieku, których na podstawie ocalałych fragmentów kości zidentyfikowano szczątki 6 mężczyzn, 3 kobiet i 1 dziecka. W części grobów odkryto przedmioty typowe dla praktyk pogrzebowych pozostającej pod wpływem celtyckiej kultury przeworskiej, czyli zgięte miecze, biżuterię oraz fibule. W kilku innych grobach znaleziono kości końskie oraz fragmenty uprzęży i inne przedmioty z brązu, co z kolei wiąże zmarłych bardziej z kręgiem kultury zachodnio-bałtyjskiej. Z kolei w innym znaleziono mieszankę fragmentów uprzęży z rzymskimi importami, w innych fragmenty ceramiki typowej dla mieszkańców lokalnej kultury protosłowiańskiej, a w jeszcze innych nie odkryto żadnych śladów po przedmiotach grobowych. Bezsprzecznie najciekawszym był grób, który można przypisać przedstawicielowi germańskiego plemienia Słebów. Jak określał ich Juliusz Cezar, Słebowie byli największym i najbardziej wojowniczym narodem spośród Germanów. Osoba pochowana w karowskim grobie została wyposażona w przepiękny i służący za urnę kocioł z brązu, z przedstawieniem męskiego torso. Wewnątrz kotła archeolodzy znaleźli szczątki osoby w wieku 25 do 35 lat oraz wykonaną z brązu klamrę. W pobliżu wykonanego być może w Rzymie naczynia znajdowało się piękne wiadro, również wykonane z brązu, z uchwytami w postaci kobiecych twarzy, być może syren. Archeolodzy znaleźli też wewnątrz grobu drogie szklane misy, rzymski dzwonek z brązu, żelazny nóż, okucia rogu do picia oraz piękne metalowe elementy łańcuszka podtrzymującego róg, zdobione kolorową emalią. Odkrycia pozostawiają wiele zagadek. Gdzie znajdowała się osada pochowanych tam osób? Skoro jest to cmentarz elit, to gdzie znajdował się cmentarz zwykłych ludzi? Największą jednak zagadką jest sposób, w jaki ci przedstawiciele tak różnych kultur znaleźli się w jednym miejscu i ich wspólna interakcja, także z lokalnymi mieszkańcami.
Naukowcy uważają, że być może odpowiedzią na ostatnią zagadkę jest wojna, a ściślej wojny markomańskie. Seria konfliktów zbrojnych pomiędzy Cesarstwem Rzymskim a plemionami germańskimi. Podczas badań archeologicznych na cmentarzysku w pobliżu Koping znaleziono dwa wikińskie miecze wbite w groby. Miecze wystawały z miejsc pochówku od około 1200 lat. Badania prowadzono na dużym cmentarzysku, na którym znajduje się około 100 pochówków, w tym dwa kurhany. Cmentarz datowany jest na późną epokę żelaza, na lata 600 do 1000-letnich. I to właśnie w jednym z kurhanów znaleziono dwa wbite miecze. Badania wykazały, że mniej więcej 200-300 lat po zbudowaniu tumulusa ludzie wrócili tam i wybudowali trzy dodatkowe kamienne komory grobowe. Wewnątrz jednej z nich znaleziono piękne szklane koraliki. Natomiast dwa pozostałe pochówki zostały oznaczone przez wbicie miecza na środku każdego z nich. Nie wiadomo, dlaczego miecze wbito w ziemię nad miejscami pochówku. Być może, spekulują archeolodzy, był to sposób na upamiętnienie krewnych, których rodziny mogły odwiedzać groby i dotknąć mieczy. Na miejscu znaleziono też skremowane kości ludzi i zwierząt, fragmenty gry, części grzebienia, pazury niedźwiedzia i inne przedmioty. Niezwykłą cechą cmentarza jest też fakt, że został założony we wcześniejszym gospodarstwie rolnym. Pod cmentarzem znajdują się pozostałości gospodarstwa rolnego z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza. Są też ślady wytwarzania żelaznych przedmiotów. Przepiękną głowicę miecza z początku VIII wieku naszej ery nabyło właśnie Narodowe Muzeum Szkocji. Unikalny skarb znalazł w roku 2019 detektorysta przeszukujący pole w okolicy Blair, Dormont w południowej Szkocji. Złota głowica z drobnymi zoomorficznymi zdobieniami, mierząca 5,5 cm szerokości i ważąca 25 gram, jest według archeologów wyjątkowym przykładem sztuki z tego okresu i mogła być częścią miecza, który być może należał nawet do któregoś z władców w rejonie. Zgodnie z obowiązującym w Szkocji prawem, gdzie każdy historyczny przedmiot musi być zgłoszony odpowiedniej instancji, po długiej przerwie spowodowanej pandemią, zabytek stał się własnością państwa, a znalazcy oraz właścicielowi terenu wypłacono nagrodę o łącznej wartości 30 tysięcy funtów. Dwóch mieszkańców Holandii zatrzymała policja w pobliżu Namur w Walonii w południowej Belgii. Mężczyźni przeszukiwali gallo-rzymskie stanowisko archeologiczne w Tavier przy pomocy wykrywaczy metali. Jak się okazało, obaj detektoryści już nieraz okradali położone obok dawnej rzymskiej drogi miejsce, w którym trwają regularne badania archeologiczne. Mężczyznom grozi grzywna i kara więzienia. Jedna z głównych organizacji detektorystycznych w Belgii rozważa dodatkowy pozew cywilny przeciw nielegalnym poszukiwaczom, chroniąc w ten sposób reputację przestrzegających prawo detektorystów. Poszukiwania z użyciem wykrywaczy metali są w Belgii, podobnie jak w Holandii, legalne. We Flandrii potrzebna jest zgoda właściciela terenu oraz przyznawana przez rząd Flandrii licencja, a w Walonii zgoda właściciela. Specjalny kurs z podstawowej wiedzy archeologicznej i ochrony zabytków, po ukończeniu którego przyznawana jest licencja. Skremowane kości sprzed 10 tysięcy lat. W kraju naszych sąsiadów dokonano nietypowego odkrycia. Archeolodzy prowadzący poszukiwania na terenie torfowiska położonego w kraju związkowym Schleswig-Holstein natrafili na liczne obozowiska z epoki mezolitu, czyli środkowej epoki kamienia. Mieszkańcy tego miejsca prawdopodobnie chętnie spożywali orzechy laskowe, które mogły być przez nich zbierane i prażone. Co ciekawe, rozmiary palenisk używanych do tego celu z czasem zaczęły rosnąć, co pozwala sądzić, iż leszczyny przybywało, być może za sprawą ocieplającego się klimatu, który stał się dla niej bardziej przyjazny. Miejsce pochówku zostało natomiast zlokalizowane podczas wykopalisk na początku października w obszarze odnalezionym pod koniec lat 80.
W przeszłości archeolodzy natrafili tam m.in. na maty z kory do siedzenia na wilgotnej glebie, fragmenty obrobionego krzemienia i pozostałości wielu palenisk do prażenia orzechów laskowych. Nie natrafili natomiast na żadne szczątki, aż do teraz. Ciało zostało skremowane przed pochówkiem, który przeprowadzono zapewne w pobliżu miejsca śmierci tej osoby. Co ciekawe, tradycja grzebania ludzi w przeznaczonych do tego celu obszarach pojawiła się dopiero później. Po kremacji ostały się jedynie fragmenty największych kości i nie jest jasne, czy przed pochówkiem zostały one owinięte w skórę bądź korę. Mezolityczni ludzie używali obozowisk nad jeziorem nie tylko do zbierania i obróbki orzechów. Łowili tam również ryby. Naukowcy mają w planach przeprowadzenie kolejnych wykopalisk w obrębie miejsca pochówku, dzięki czemu mogliby ustalić, co jeszcze tam się działo. To już wszystkie informacje na dziś w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie kanał. Zapraszam Was też do oglądania innych moich filmów, które właśnie Wam się wyświetlają. Do następnego, trzymajcie się, cześć!